Cześć, witam z kanału Smart Testy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do już jakiś czas temu zapowiadanej recenzji smartwatcha. Jest to smartwatch marki Cosped. Jest to kolejny Cosped na moim kanale. Do tej pory poprzednie smartwatche tego producenta cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem z Waszej strony, dlatego też myślę, że również zainteresuje Was model Raptor, który akurat teraz jest w świetnej cenie, jest w promocji w sklepie Banggood. Możecie kupić go za około 126 zł. Więc no, wydaje mi się, że warto się będzie zapoznać z dzisiejszą recenzją. Na początek oczywiście, co otrzymujemy w zestawie. Jak widzicie, ja sobie już rozpakowałem ten zestaw. W tym pudełeczku znajduje się oczywiście smartwatch. Znajduje się przewód do ładowania tego smartwatcha. Zaraz Wam go pokażę. Mamy też instrukcję obsługi. Oczywiście w języku angielskim, w języku chińskim. Karta gwarancyjna oraz tutaj jest też dodatkowa folia ochronna na wyświetlacz w tym smartwatchu. Mówię dodatkowa, ponieważ oryginalnie mamy tutaj już naklejoną jedną taką folię na wyświetlaczu, więc on już jest fabrycznie zabezpieczony. Natomiast jeżeli ta folia Wam się zużyje, możecie zawsze użyć właśnie tej zapasowej. Tyle jeżeli chodzi o zestaw. Teraz sobie może przejdźmy do samego wykonania tego smartwatcha. Jak widzicie, jest on znacznie większy niż poprzednie modele Cospedów, które Wam pokazywałem. Jest to już taki typowy męski smartwatch. Jak widzicie, duża koperta. Jeżeli tutaj chodzi o średnicę, to jest 47 mm. Średnica paska tutaj to jest 22 mm. Grubość całego smartwatcha to jest 13,3 mm. Dwa przyciski. Obudowa wykonana z jakiegoś stopu metalu według producenta. Mi się to wydawało, że to jest twarde tworzywo, ale jak się okazuje w specyfikacji pisze, że jest to stop metalu, więc bardzo dobre, solidne wykonanie. Wyświetlacz okrągły na pełnym ekranie, zaraz Wam go dokładnie pokażę. Oczywiście 320x320 pikseli. Cały smartwatch zegarek jest w pełni wodoodporny, możemy w nim pływać, IP klasa 68. Więc myślę, że to jak najbardziej ok. 20 trybów sportowych, to też za chwileczkę Wam pokażę. Bateria o pojemności 230 mAh. W trybie czuwania do miesiąca, w trybie tutaj typowego użytkowania oczywiście kilka dni. O tym Wam powiem już przy okazji pełnej specyfikacji technicznej. Tu oczywiście monitorowanie tętna, pogoda, mamy też możliwość zarządzania muzyką, wyzwalania migawki aparatu. Tak więc to wszystko, co byśmy mogli oczekiwać po tego typu smartwatchu, się tutaj znalazło. Jeżeli chodzi o ładowanie tego smartwatcha, jak wspominałem, mamy tutaj specjalny przewód do ładowania. Z jednej strony wtyczka klasyczna USB, z drugiej strony taka magnetyczna przystawka. Po prostu w tym miejscu mamy piny. Jak zobaczycie, tutaj automatycznie przyciąga się do zegarka. Teraz wystarczy tylko podłączyć do komputera, podłączyć do na przykład ładowarki od smartfona i możemy sobie bez problemu tutaj ten smartwatch, ten zegarek naładować. Tyle odnośnie budowy wykonania. Może jeszcze kilka słów na temat paska, ponieważ pasek też jest tutaj przyzwoicie wykonany. Jest to silikon, dość twardy, mógł być nieco miększy, natomiast powiem Wam, że używałem tego zegarka przez kilka dni i bardzo dobrze się tutaj z tego paska korzysta. Świetne zapięcie. Tutaj mamy metalową sprzączkę. Zapinamy po prostu sobie to bardzo pewnie na ręce. Dodatkowe tutaj sprzączki do zapięcia tego paska. Tak więc nie ma obawy, że nam gdzieś spadnie z dłoni, więc to jest też kolejny plus, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Pod spodem sensory. No i tak naprawdę to jest wszystko, co możemy sobie powiedzieć na temat tego smartwatcha, jego wykonania. Tak się prezentuje ten smartwatch zapięty na ręce. Jak widzicie, no całkiem nieźle to wygląda. Konstrukcja dość tutaj masywna, natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo lekki, bardzo dobrze, wygodnie się z niego korzysta. Wydawało mi się, że będzie to ciężki zegarek, który będzie mocno obciążał tutaj rękę, natomiast jest lekki, nie ma problemu, jeżeli chodzi o dłuższe użytkowanie. Tak więc tutaj też jak najbardziej ok. Tyle odnośnie budowy, konstrukcji tego smartwatcha. Teraz może sobie przejdźmy do jego funkcji. Może zaczniemy sobie od tutaj tarczy tego zegarka. Domyślnie są wgrane trzy tarcze.
To jest główna tarcza z sekundnikiem, minutami, dość tutaj ciekawa. Kolejna tarcza, tarcza cyfrowa oraz trzecia tarcza też cyfrowa, tak się mniej więcej prezentuje. Ja sobie dograłem właśnie taką czwartą tarczę do tego zegarka, natomiast tych tarcz możemy dogrywać bardzo dużo, ale o tym Wam powiem, jak przejdziemy sobie do aplikacji mobilnej. Teraz sobie przejdźmy do funkcji. Zostajemy przy tej tarczy. Pociągając od góry mamy dostęp szybki do wiadomości, które przychodzą na nasz telefon. Takie wiadomości dostajemy też oczywiście na zegarek. Zobaczcie, mamy tutaj polskie znaki, duża czcionka, bardzo czytelne. Tak więc tutaj myślę, że jest w porządku. Natomiast co jest na minus? No według mnie to, że możemy tylko odczytać trzy ostatnie wiadomości. Następnie te wiadomości są nadpisywane, więc tylko trzy ostatnie wiadomości, o tym pamiętajcie. No i też niestety nie z wszystkich aplikacji te wiadomości do nas docierają, ale o tym też już za chwilę przy okazji właśnie omawiania aplikacji mobilnej. Kolejna sprawa. Teraz pociągając palcem od dołu do góry mamy dostęp do ilości kroków, jakie wykonaliśmy. Następnie mamy tutaj monitorowanie snu. Mamy też pomiar tętna w czasie tutaj rzeczywistym lub też wymuszony. Mamy te wszystkie aplikacje sportowe. No i teraz załóżmy, że chcemy sobie wybrać którąś z tych aplikacji. Zobaczcie, jak dużo ich jest. Mamy tutaj spacery, biegania, różne dyscypliny sportowe. Kilka ekranów tak naprawdę do przewinięcia. 20 dyscyplin sportowych. Także tutaj bardzo rozbudowany tryb, jeżeli chodzi o tryb sportowy w tym właśnie smartwatchu. Kolejny ekran. Tutaj mamy pogodę. Jak widzicie, pogoda na dole dzisiejsza, pogoda na jutro. Jeżeli sobie klikniemy oczywiście w ekran, mamy też na 3 najbliższe dni pogodę w naszej miejscowości. Kolejny ekran. Zarządzanie tutaj migawką aparatu w naszym smartfonie. Mamy też zarządzanie playerem, czyli zarządzanie muzyką. Możemy sobie zmieniać utwory, zatrzymywać, wznawiać odtwarzanie. No i mamy też taki trening oddechu. Jeżeli Wam taka funkcja będzie potrzebna, to też możecie z niej skorzystać. To są wszystkie te podstawowe funkcje, jeżeli chodzi o ten smartwatch. Teraz przesuwając sobie od krawędzi prawej do lewej, mamy dostęp do ustawień takich jak wyciszenie, mamy też regulację podświetlenia. Może ten świetlar być przyciemniony bardziej, świecić mocniej. Oczywiście im mocniejsze, tym większe zużycie tej baterii. Mamy dostęp do timera, czyli takiego prostego stopera. Możemy sobie z niego tutaj korzystać. Następnie mamy informacje o naszym zegarku. Mamy też kod QR do pobrania aplikacji mobilnej do zarządzania tym zegarkiem. Reset urządzenia oraz wyłączenie zasilania, wyłączenie całkowite tego zegarka. I to są wszystkie funkcje, jakie znalazły się w tym smartwatchu. To jest to wszystko, co możemy zrobić. Teraz sobie może spróbujemy zadzwonić na telefon, który jest sparowany z tym zegarkiem i zobaczcie, jak wygląda takie połączenie. I teraz zobaczcie, na wyświetlaczu pojawia nam się użytkownik, który do nas dzwoni. Możemy takie połączenie wyciszyć na telefonie lub też możemy go odrzucić. Od razu mówię, nie możemy odebrać połączenia za pomocą takiego smartwatcha, takiego zegarka. Nie możemy przez niego rozmawiać. Możemy tylko odrzucić połączenie lub go wyciszyć. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o działanie tego smartwatcha, budowę, jego wykonanie. Teraz może przejdźmy sobie na chwilę do aplikacji mobilnej do zarządzania tym smartwatchem. Aplikacja zarządzania smartwatchem nazywa się Dafit. Pobieramy oczywiście ją ze sklepu Play lub też skanując sobie po prostu ten kod QR, który Wam pokazywałem na zegarku. Aplikacja, jak pewno już zauważyliście, jest w całości w języku polskim i to jest, myślę, duży atut, jeżeli chodzi o tutaj ten zegarek, ponieważ w samym zegarku, jak widzieliście, nie mamy polskiej wersji językowej. Sama aplikacja składa się z trzech zakładek. Myślę, że tutaj jest to bardzo przejrzyste. Ostatnia zakładka, zaczniemy sobie może od końca. To jest profil, tutaj sobie ustawiamy nasze cele, nasze tutaj parametry fizyczne i tego typu rzeczy. Teraz sobie przejdziemy do zakładki środkowej, bo ona chyba najbardziej będzie Was interesowała, jeżeli chodzi o konfigurację samego zegarka. Po pierwsze,
wygląd zegarka, to co wspominałem. Mamy domyślnie te trzy pierwsze tarcze, ja sobie doinstalowałem tą czwartą. Natomiast zobaczcie, mamy tutaj bardzo dużo tarcz, które możemy sobie doinstalować do tego zegarka. Wybór, jak widzicie, jest bardzo duży, tak więc myślę, że każdy bez problemów dobierze sobie taką tarczę, która będzie mu jak najbardziej odpowiadać. Jak widzicie, no naprawdę wybór jest ogromny według mnie. Kolejna sprawa, powiadomienia. No i tutaj mam pewne wątpliwości, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj te podstawowe aplikacje, czyli powiadomienia z telefonu, z wiadomości SMS, powiadomienia z Facebooka, Twittera, WhatsAppa, Skype'a, Instagrama i tak dalej. Natomiast nie mamy wyboru jakichś tutaj innych aplikacji, które są na liście. Mamy tu opcje inne, które możemy zaznaczyć i wówczas teoretycznie powinny nam przychodzić wiadomości z wszystkich aplikacji. Natomiast ja mam na przykład aplikację Messengera Lite i niestety mi z tej aplikacji te wiadomości nie przychodzą, więc tutaj nie jest to do końca tak, jakbym tutaj oczekiwał od tego zegarka. Jeżeli korzystacie z klasycznych wiadomości, tak jak tutaj mówię, z Facebooka, Twittera, WhatsAppa, Skype'a, nie będzie problemu. Oczywiście te wiadomości SMS, natomiast jeżeli macie jakieś aplikacje, które doinstalowaliście sobie do telefonu, a których nie ma na tej liście, no to tutaj będzie już niestety loteria. Być może będą działać, jeżeli zaznaczycie aplikacje inne, ale też mogą Wam nie działać, więc o tym Wam wspominam. Teraz sobie przejdźmy dalej. Oczywiście ustawienia alarmów, możemy sobie takie trzy alarmy zaprogramować na daną godzinę, wówczas nam będzie nas zegarek informował o tym wibracjami. Zarządzanie migawką aparatu, czyli tu nam się aparat otwiera. Teraz wystarczy kliknąć na telefonie i zrobimy zdjęcie. Ustawienia inne i tutaj zobaczcie, format czasu, system jednostek, opcja nie przeszkadzać, przypominanie o ruszaniu się o jakiejś tutaj danej godzinie. Mamy też całodobowy pomiar tętna i tą opcję możemy zaznaczyć, jeżeli chcemy, żeby zegarek nam cały czas monitorował nasze tętno, lub odznaczyć, jeżeli oczywiście nie potrzebujemy takiego monitoringu. Język, zmiana języka właśnie w samym smartwatchu. No i jak widzicie, na dzień dzisiejszy nie ma tutaj tej wersji polskiej, więc nie możecie tego zmienić. Blokada ekranu, czyli wygaszanie się tego ekranu. Zobaczcie, możemy ustawić od 5 do 20 sekund. Jest to czas, po którym oczywiście wygasza nam się ekran w naszym smartwatchu. Kolejna zakładka to jest szybki podgląd, czyli jeżeli podnosimy rękę, od razu nam się tutaj wybudza ten wyświetlacz na ten określony czas, który mamy ustawiony wyżej. Możemy tutaj ustawić, czy ma to się dziać przez cały dzień, czy też w jakichś określonych godzinach. Następnie mamy ustawienia pogody i tutaj wybieramy sobie miasto, wybieramy sobie temperaturę, czy w Celsjuszach, stopniach, czy też Kelwina. I tak naprawdę to jest wszystko, co możemy sobie tutaj ustawić w tej zakładce. Mamy jeszcze zakładkę aktualizacje, gdzie będziecie mogli sprawdzić sobie, czy macie jakąś nową wersję, czy nie wyszła jakaś nowsza wersja tej aplikacji. Tyle odnośnie ustawień. Tutaj jeszcze u góry widzicie stopień naładowania baterii. No i teraz przejdźmy do tej pierwszej zakładki. I pierwsza opcja to są oczywiście kroki. I tutaj możemy sobie zobaczyć, ile tych kroków wykonaliśmy dzisiaj, ile wykonaliśmy tutaj w poszczególnych dniach tygodnia. Możemy to sobie wszystko podglądać. Mamy też oczywiście analizę miesięczną. Dość przejrzyste. Podsumowanie, ile kalorii spaliliśmy, jaki to był czas poruszania się i tego typu rzeczy. Kolejna zakładka to jest analiza snu i tutaj też, jeżeli byśmy spali z zegarkiem, będziemy mogli sobie te podstawowe dane sprawdzić. Mamy też pomiar tętna i to jest pomiar chwilowy, czyli możemy tu w każdej chwili kliknąć pomiar, wykonać taki pomiar z pozycji aplikacji. Mamy też dostęp do pełnego pomiaru. Jak widzicie, tutaj przez cały dzień korzystałem z tego pomiaru, mam tutaj średnią pomiaru, mogę sobie sprawdzić poszczególne godziny, jakie było tętno w danym momencie. Tak więc pełna tutaj analiza tego tętna się znalazła. No i ostatnia zakładka to jest tutaj bieganie na świeżym powietrzu, czyli uruchamiamy GPS w telefonie, no i biegamy, następnie będziemy tutaj widzieć naszą trasę. I ostatnia zakładka to są treningi. Tutaj w tym momencie nie wykonywałem żadnych tych treningów sportowych, natomiast jeżeli takie treningi byście przeprowadzili, to oczywiście tutaj byśmy zobaczyli wyniki tych treningów. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą aplikację. Jak widzicie, jest bardzo prosta, przejrzysta w języku polskim, tak więc myślę, że nie będziecie mieć z nią jakichś większych problemów.
Ok, zapoznaliśmy się już z wykonaniem oraz funkcjami smartwatcha Cosped Raptor. Wiemy też, jak wygląda aplikacja mobilna do zarządzania tym smartwatchem. Teraz może na chwilę się przenieśmy jeszcze na stronę sklepu, gdzie zobaczycie sobie pełną specyfikację techniczną tego zegarka oraz też zobaczycie aktualną jego cenę. Jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood i jak widzicie Cosped Raptor w tej chwili w promocji kosztuje 126,57 zł. Cena myślę bardzo atrakcyjna, natomiast jest ona dostępna jeszcze przez około 4 dni, więc jeżeli Wam ten zegarek się spodobał, no to radziłbym Wam się pospieszyć, jeżeli chodzi o zakupy. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne, ta wersja czarna, którą dzisiaj testujemy, ale jest też wersja szara, więc jeżeli tak ten kolor by Wam bardziej odpowiadał, to oczywiście też jest możliwość zamówienia tego smartwatcha w tym kolorze. Teraz jeżeli chodzi o najważniejsze funkcje, cechy tego zegarka, zobaczcie, 20 trybów sportowych, 30 dni pracy na baterii, to są tutaj takie główne cechy. Zegarek potrafi pracować w ekstremalnych warunkach, od minus 40 stopni do 55 stopni. Natomiast tutaj zalecana oczywiście taka praca operacyjna to jest od minus 20 do 45 stopni. Ma on zastosowanie, jak widzicie, tutaj militarne, czyli tutaj duża odporność, duża wytrzymałość na wszelkiego rodzaju te uszkodzenia. Mamy tutaj oczywiście tą metalową obudowę, o której Wam wspominałem. Też świetny design, taki właśnie typowo militarny. Widzicie, obudowa uszczelniona, wodoodporna, zabezpieczona przed wszelkimi uszkodzeniami. I teraz jeżeli chodzi o tą baterię, o której Wam miałem nieco więcej powiedzieć, jak widzicie 30 dni w trybie czuwania. To jest taki tryb, kiedy mamy wyłączone Bluetooth, wyłączane większość funkcji, nie monitorujemy tutaj naszego tętna snu, nie otrzymujemy wiadomości, więc tak naprawdę jest to tryb tylko czuwania, bardzo mało przydatny, wtedy korzystamy tylko z samego zegarka, samej godziny. Natomiast jeżeli korzystamy z wiadomości, Bluetooth, powiadomień, tego typu rzeczy, powinien nam działać przez 10 dni, więc myślę, że tutaj realnie raz w tygodniu, jak sobie go naładujecie, to będzie taki bezpieczny okres pracy tego zegarka. Natomiast kiedy mamy tutaj uruchomione Bluetooth, tryby sportowe, gdzieś biegamy, trenujemy z tym zegarkiem, no to jak widzicie jest to 20 godzin, czyli raz dziennie trzeba będzie jednak ten zegarek naładować. Jeżeli chodzi o tryby sportowe, to Wam już pokazywałem przy okazji aplikacji. Wodoodporność, o tym też Wam wspominałem. Monitorowanie tętna może być ciągłe lub też po prostu chwilowe, kiedy będziemy tego potrzebować. No i cóż, to są te tryby sportowe, wyszczególnione. Funkcje Wam już pokazywałem, więc do tego nie będziemy wracać. Tarczę za chwileczkę Wam pokażę w aplikacji mobilnej. No i tutaj macie jeszcze te wymiary, o których też już wspominałem na samym początku. Koperta 47 mm, grubość 13,3 mm. Całość tutaj mamy 265 mm i tutaj pasek 22 mm. Jeżeli chodzi o tutaj specyfikację techniczną, bateria 230 mAh, wyświetlacz 1,3 cala, IPS oczywiście, mamy Bluetooth w standardzie 4.0, no i silikonowy pasek, pełna wodoodporność, aplikacja tutaj do zarządzania. No i oczywiście zapomniałem Wam jeszcze wcześniej wspomnieć, ale na pewno to zauważyliście, w zegarku nie ma języka polskiego, więc o tym też pamiętajcie. No dobrze, myślę, że ci to było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję smartwatcha Cosped Raptor. Jak widzicie, urządzenie naprawdę nieźle się prezentuje pod względem wykonania, designu, świetnej jakości obudowa, dobrej jakości pasek, dobre materiały użyte ogólnie do wykonania tego zegarka, szczególnie biorąc pod uwagę jego cenę. Całkiem niezłe możliwości, jeżeli chodzi o funkcję smartwatcha, dużo trybów sportowych, mamy też przyzwoitą baterię, całkiem niezły wyświetlacz. Na koniec chciałem jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które często pojawiają się w komentarzach, pojawiają się w pytaniach mailowych odnośnie tego typu urządzeń. Więc tak, jeżeli chodzi o odbieranie połączeń telefonicznych, to tak jak widzieliście, możemy takie połączenie zawiesić lub też odrzucić. Nie mamy możliwości rozmawiania przez tego typu zegarek, tego typu smartwatch. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wiadomości, tutaj, które przychodzą na ten zegarek, tak jak widzieliście, tylko 3 ostatnie wiadomości możemy sobie odczytać na tym zegarku. Pozostałe zostają skasowane, nadpisane, więc tego nie zobaczycie. Jeżeli chodzi o wiadomości mailowe, tylko tytuł wiadomości oraz od kogo ta wiadomość przyszła.
nie ma możliwości odczytania całej wiadomości. Jeżeli chodzi o SMS-y, tutaj nie ma problemu, cała wiadomość jest do odczytania, nawet jeżeli jest długa, więc to jest kolejna sprawa, która często się pojawia w pytaniach. Smartwatch też, jak widzieliście, nie ma takich funkcji jak na przykład pomiar nasycenia krwitlenem, bo to też teraz pytacie często, szczególnie właśnie kiedy mamy COVID, kiedy ten pomiar tutaj saturacji krwi byłby przydatny. Tego w tym kospecie nie ma. Nie ma też pomiaru temperatury ciała. Jeżeli Was te funkcje interesują, to już za kilka dni na kanale będzie recenzja podobnego smartwatcha innego producenta, który akurat te funkcje będzie miał, więc już dziś Was też do tej recenzji zapraszam. No i myślę, że to jest tyle, jeżeli chodzi o te takie najważniejsze pytania odnośnie tego zegarka. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, jakieś wątpliwości, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli będę miał możliwość, to będę starał się na nie odpowiadać. No i cóż, na dzisiaj to by było tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!